W związku z tym podpunkt A, projekt uchwały w sprawie zadania powierzonego lokalne wydarzenia kulturalne rok 2014, druk nr 2813. Proszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, komisja na dzień, kiedy odgadywała, poznała tylko dwie propozycje, mianowicie trzy propozycje, przepraszam. Z terenu Woli Kucharskiej, to co państwu czytałem, ten program, z terenu Kurwanowa, to jest gimnazjum 28 i z terenu osiedla Piaski, to kultury Piaskowica. I oczywiście w sprawie zadania projektu uchwały, w sprawie zadania lokalne wydarzenie kulturalne na rok 2014. Paragraf pierwszy, kwotą 17 850 zł przeznacza się na następujące zadania. 1. Dofinansowanie obchodów 650-lecia Woli Duchackiej, pauza osiedlowych kultury Wola Duchacka, kwota 4900 zł. 2. Dofinansowanie obchodów 650-lecia Woli Duchackiej, Młodzieżowy Dom Kultury im. Gorczyńskiego, kwota 4950 zł. 3. 13. Dzielnicowy Festiwal Kultury Szkół, Gimnazjum nr 28, kwota 5000 zł. I 4. Drugi Piaszczański Piknik Rodzinny, Klub Kultury Piaskowica, kwota 3000 zł. W sumie daje 17 850 zł. Uzasadnienie do projektu. Zwrotne z procedurą planowania realizacji zadań powierzonych w zakresie lokalnego wydarzenia kulturalnego komisja przedkłada stosowny projekt uchwały. Szanowny pan przewodniczący wyczerpał czym przedstawienie projektu uchwały. Ja chciałbym państwu powiedzieć, że faktycznie posiedzenie komisji odbyło się jakieś dwa tygodnie temu, natomiast w ostatnim czasie wtedy były takie propozycje, jeśli chodzi o organizację obchodów 650-lecia Woli Duchackiej. I na podstawie tych propozycji komisja przygotowała stosowny projekt uchwały. Natomiast w ostatnim czasie, głównie na skutek moich rozmów z księdzem proboszczem Bartłomiejem Gzel, z panią dyrektor gimnazjum nr 27, panią Kozłowską Jewułą, pojawiła się pewna nowa koncepcja organizacji obchodów 650-lecia Woli Duchackiej. Głównie takim głównym założeniem tej nowej koncepcji jest to, aby te obchody były zaadresowane do jak najszerszej grupy mieszkańców Woli Duchackiej. Wychodząc z tego punktu widzenia, najlepszym rozwiązaniem jest organizacja dużej imprezy plenerowej w okresie letnim w oparciu o dwie instytucje, które zawsze były takimi ośrodkami integrującymi tą społeczność na Woli, czyli w oparciu o parafię księży zmartwychwstańców i gimnazjum 27, czyli tą słynną szkołę na Malborskiej, tam wcześniej była szkoła podstawowa. No tutaj zwłaszcza księża zmartwychwstańcy mają duże doświadczenia w organizacji imprez plenerowych. Jak pamiętam tą kadencję 2002-2006, to ta impreza na Woli głównie odbywała się właśnie na terenie przykościelnym i była zorganizowana z takim dużym rozmachem i duża ilość mieszkańców Woli w tym brała udział. Wydaje się, że organizacja właśnie tej imprezy w oparciu o te dwie instytucje to spowoduje, że znacząca część mieszkańców weźmie w tym udział. Jakby tutaj ksiądz proboszcz to upoważni mnie do przekazania państwu takiej informacji, że osobiście gdyby zaangażuje się w organizację tej imprezy i jest też zwolennikiem właśnie takiej koncepcji organizowania obchodów. Natomiast my nie możemy przekazać środków finansowych parafii. Realizatorem tego zadania musi być jednostka miejska. Tak jak państwo pamiętacie, w ramach zadań priorytetowych gimnazjum 27 jest realizatorem tego zadania w kwocie 8000 zł związanego z organizacją imprezy plenerowej właśnie w rejonie Woli Duchackiej. No, i zdaniem zarządu celowym jest jak gdyby
skomasowanie tych środków finansowych, czyli połączenie tych środków i zadań priorytetowych i powierzonych, to już jest kwota około 18 tysięcy złotych i to pozwoli na zorganizowanie takiej dużej imprezy plenerowej. Uważamy też za zasadne, aby tym podmiotem odpowiedzialnym za sprawy finansowe był jeden podmiot, żeby tego nie dzielić, tylko mówiąc. Także no, to prosiłbym Państwa o poparcie tej propozycji. Znaczy, ja mogę zadać jedno pytanie? To tyle z mojej strony i otwieram dyskusję. Pani dyrektor, nie jest radną, ale pani oczywiście może uczestniczyć w dyskusji, natomiast wiem, że chciała coś powiedzieć. Nie, ja chciałam zapytać, ponieważ nie weszłam... Pani dyrektor chciała coś, zgłaszała mi jeszcze w ubiegłym tygodniu, że chce przedstawić swoją koncepcję. Nie, tak? Ale myślę, że już w tej chwili nie chcę, tylko chciałam się upewnić. Kwota 18 tysięcy Państwo chcecie przeznaczyć na organizację jednej imprezy plenerowej dla mieszkańców Woli Lubaczkiej, która odbędzie się na terenie szkoły bądź parafii, tak? No, takie jest założenie. Rozumiem, ja tylko to chciałam zapytać. Zarząd uważa, że te propozycje, które Państwo przedstawiliście, one też powiedzmy mają swój... Nie. Pani dyrektor, zostawię szacunki, bo głos w dyskusji na sesji zabierają radni. Pani dyrektor i pan kierownik zgłaszali mi chęć zabrania głosu i przedstawienia swojej koncepcji, także jeżeli jest taka wola, to proszę bardzo. Natomiast no, dyskusja tutaj się odbywa między radnymi. Jeżeli macie Państwo wolę przedstawienia, zaprezentowania swojego stanowiska, proszę bardzo. Znaczy ja tylko chciałam to pytanie zadać i zadałam. Ja, jeśli o mnie chodzi, to już uzyskałam odpowiedź. Rozumiem, że obchody Woli Lubaczkiej 650-lecia sprowadzą się do jednej imprezy, która będzie realizowana za kwotę 18 tysięcy. Znaczy, w świetle tej koncepcji punktem kulminacyjnym ma być organizacja dużej imprezy plenerowej w oparciu o szkołę i przede wszystkim parafię. I jakby skoncentrowanie tych środków w ten sposób, że głównym podmiotem odpowiedzialnym za sprawy finansowe jest Gimnazjum 27 i szkoła jest formalnym realizatorem tego zadania. Natomiast to nie wyklucza równoległej realizacji tych imprez, które tutaj Państwo planujecie, przygotowaliście i też nie jest wykluczona możliwość przeznaczenia pewnych środków w ramach tej puli na którąś z tych propozycji, które w tym piśmie z Państwa były przedstawione. Natomiast zdaniem zarządu wydatkowanie całej puli środków w ramach zadań powierzonych na organizację gry plenerowej i konkursu krasobójczego, czyli takich imprez, które są zaadresowane do dość wąskiej grupy odbiorców, jest nieuzasadnione. No, takie jest stanowisko zarządu, tak żebyście Państwo radni też mieli tutaj jasność. Natomiast Pani Dyrektor, ale to naprawdę dyskusja toczy się między radnymi. Jeśli ktoś z Państwa radnych, to umówimy się, możemy o tym rozmawiać, ale to jest sesja Rady Dzielnicy, Pani Dyrektor. Z całym szacunkiem dla Panu, Panie Przewodniczący, jestem mieszkańcą, mieszkałam w Kordycie. Ale to mieszkańcy w wyjątkowych sytuacjach mogą zabierać głos. Ja się zgodziłem w ubiegłym tygodniu, żeby Pani przedstawiła swoją koncepcję organizacji. Jeżeli Pani chce to przedstawić, proszę bardzo. To ja w takim razie dyskutować i zadawać pytania w tej formule nie bardzo podczas sesji. Dobrze. W innym czasie możemy się spotkać i będziemy... Nie chciałam tej koncepcji przedstawiać, ponieważ wydawało mi się, że ona tylokrotnie już do Państwa docierała, że to jest trochę zabieranie czasu Państwu. Natomiast ponieważ Pan troszeczkę pozwolił sobie na spłaszczenie całej tej koncepcji, więc jednak jeśli mi Pan nie pozwala zadawać pytań, a pozwala przedstawić tą koncepcję, to ja ją... Pani dyrektor, jesteśmy na sesji po prostu, no proszę mnie zrozumieć, obowiązuje nas pewien regulamin. No, Panie Przewodniczący, ja to doskonale rozumiem, zajmuję się edukacją... To nie jest zebranie, żeby Pani miała jest. Zajmuję się edukacją obywatelską i biorę udział w, nie tylko od Państwa w posiedzeniach sesji, no i wygląda na to, że to różnie w różnych latach dziennic wygląda, ale dziękuję za udzielenie głosu i postaram się bardzo krótko przedstawić
ten projekt. Otóż nasze założenie, mówię nasze, ponieważ tutaj doszedł pan Maksymilian Szerenkiewicz, który jest kierownikiem OKK Półwola Wypacka. Ja dla tych państwa, którzy mnie nie znają, nazywam się Teresa Krzywowska, jestem dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury. Reprezentujemy dwie placówki, które znajdują się na terenie Woli Duchackiej Zachód. I Wschód. I Wschód. Woli Duchackiej, tak? Woli Duchackiej. I ponieważ 5 lat temu troszeczkę robiliśmy w związku 645-leciem Woli Duchackiej, to też w zespole podobnych instytucji przymierzyliśmy się do takich dużych uroczystości związanych z 650-leciem Woli Duchackiej, przygotowując różne projekty, które w ostatecznej wersji zostały mocno ograniczone, bo już domyślaliśmy się, że będziemy mieć problemy z uzyskaniem środków na realizację wszystkich naszych zamierzeń. I ostateczny projekt, jaki przedstawiliśmy do Komisji Kultury i Zarządowi Rady Dzielnicy, wyglądał w ten sposób i szybko państwu go przedstawił. Oczywiście mówimy o 2014 roku, bo wtedy jest 650-lecie i chcielibyśmy go rozpocząć od uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, na którym będzie odczytanie fragmentu aktu lokacyjnego Woli. Mówię o Radzie Miasta Krakowa, czy Urzędzie Miasta Krakowa. Żeby też nadać tym obchodom taki wymiar ogólnokrakowski. Też w czasie tejże sesji, która na początku kwietnia miałaby się odbywać, byłaby wystawa Wola Duchacka 650 lat historii na podstawie materiałów, które były zbierane przez na 645-lecie Woli i tych, które udało się ostatnio uzyskać. W następnym, kolejnym dniu po sesji, bo tutaj jeszcze terminy sesji nie są ustalone na przyszły rok, więc tutaj konkretnie tego terminu nie można podać, ale w następnym dniu po sesji byłaby uroczysta msza święta w kościele Ojców Zmartwychwstańców. Jak rozumiem, to jest też ta parafia, która tutaj ma być organizatorem tego 650-lecia Woli Duchackiej. Natomiast dwoma dużymi projektami, które chcielibyśmy dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy zorganizować i które byśmy chcieli zaangażować jak najwięcej uczestników, to jest gra terenowa Wola Duchacka z zachodu na wschód, która by pokazała szkołom z terenu naszej Woli, czy też może placówkom oświatowym z terenu Woli różne miejsca historyczne, bądź też mniej historyczne, ale ciekawe, które znajdują się na Woli Duchackiej. I chcielibyśmy to zrobić w sposób interaktywny, czyli taki, który angażuje młodych ludzi, każdy im przy okazji realizować różne zadania, a równocześnie też ma taki wymiar dziania się, ponieważ to by obejmowało rzeczywiście dużą przestrzeń Woli Duchackiej. Mamy też nadzieję, że byłoby to na tyle interesujące obrazowo, że zainteresowałyby też media krakowskie, co też byłoby elementem promocji naszej dzielnicy. A drugi z projektów dla dorosłych osób to chcieliśmy zorganizować ogólnokrakowski test wiedzy o Woli Duchackiej, do którego chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Woli, tych bardziej znanych i uznanych, o takich nazwiskach, które są w dzielnicy czy w Krakowie bardziej znane, jak również osoby, które są znane w Krakowie. W takim ogólnokrakowskim teście wiedzy o Prokocimiu, który miał miejsce w zeszłym roku, wygrał dawny prezydent miasta Krakowa, pan prezydent Lasota, który zechciał w nim wziąć udział. Tutaj zakładamy udział również znaczących, założyliśmy, że też w tym teście jako te WIP-y wzięłyby udział osoby znane, natomiast oprócz tego oczywiście wszyscy mieszkańcy Krakowa, jeżeli my mieszkańcy Woli Duchackiej, gdyby chcieli w tym teście wziąć udział, to zachęcalibyśmy do tego. Imprezą towarzyszącą, imprezami towarzyszącymi tymże obchodom byłyby jeszcze dwa konkursy, jeden muzyczno-literacki na piosenkę i teksty o Woli Duchackiej, organizowany przez OKK Wola Duchacka i drugi plastyczny, najbliżej, najpiękniej, który byłby organizowany przez nas, a finały tych obu konkursów, jak również wystawa plastyczna towarzysząca temuż
temu konkursowi plastycznego miałaby miejsce na finale, który chcielibyśmy zorganizować w formie imprezy plenerowej w Bonarce City Center. Uważamy, że jest to miejsce, które jest najbardziej uczęszczane zarówno przez Wolan, jak i przez mieszkańców Krakowa, czyli jakby ten wymiar taki wrażeniowy tego miejsca jest dosyć duży i dużo osób by mogło wtedy zobaczyć zarówno zespoły z Woli Duchackiej, jak i laureatów konkursu, jak i wystawę. A przy okazji oczywiście po raz kolejny powtórzyć tą wystawę 650 lat historii. I mam jeszcze parę innych pomysłów, które w tej chwili nie będę przedstawiać, bo jak rozumiem, prawdopodobnie będziemy musieli sobie poradzić bez środków na realizację tych projektów. W związku z tym, tutaj nie ma sensu tego pogłębiać. W związku z tym ja dziękuję, natomiast jeżeli ktoś z Państwa ma pytania co do tego, jakby tego programu kodu, to oczywiście oboje z Maxem tutaj służymy odpowiedziami. To dziękuję. Jeżeli pan kierownika by coś powiedzieć, przedstawić, to umawialiśmy, tylko musicie państwo zrozumieć, że w takiej dyskusji to biorą w rady, takie są reguły. Proszę, nie mam zamiaru dyskutować, tylko przedstawić siebie, najpierw Maksymilian Szeregiewicz, kierownik klubu Radomska Wschód. Tutaj pani to wszystko już mniej więcej powiedziała, ja tylko dodam, że jest przewidziane też kilka innego rodzaju imprez, o których nie wspominaliśmy w ramach obchodu 650-lecia. Na przykład mam nadzieję, że szkoła gimnazjum nr 27 w ramach otrzymanych od dzielnicy środków z Komisji Edukacji na organizację wydarzenia kulturalnego, tak rozmawialiśmy, że zorganizowałby imprezę taką jak w zeszłym roku, w tym roku jeszcze było, taki festyn, który mógłby być tym centralnym właśnie wydarzeniem na Woli Duchackiej Wschód. Ale oni wspominają, jakby nie my się staramy o te pieniądze. W związku z tym to jest jedna z imprez, tak samo konkurs krasomówczy, który będziemy robić również w przyszłym roku, który będzie poświęcony 650-leciu Woli Duchackiej. Również się włącza obchody 650-lecia. Natomiast my wspominaliśmy o nim tutaj w projekcie. To jest kilka jeszcze innego rodzaju imprez, które będą uświetniały to wydarzenie. Natomiast nie wspominaliśmy w prośbie do Rady Dzielnicy o pieniądze. Ja tylko mam taką prośbę, jak będą już dzielone te środki, żeby jednak coś tam na te nasze imprezy, tu przede wszystkim chodzi o nagrody, zawsze jest największy problem z nagrodami, bo nie jest problemem zrobić od sponsorów jakieś tam nagrody, jakieś tam zaproszenie do PRL, ale problem jest, żeby to były wartościowe nagrody, sensowne, na przykład książki, to trzeba po prostu czasem kupić. To zdobyć jakiekolwiek książki to nie jest problem, ale sensowne, to już na to trzeba mieć należne pieniądze. Już dlatego mam prośbę, żeby całkowicie nie rezygnować z tego naszego pomysłu i przynajmniej częściowo tam przeznaczyć nie całe środki na jedną dużą imprezę, ale na może na jedną dużą i trochę na te mniejsze. Tyle z mojej strony. Żeby była jasność. Państwa propozycje są ciekawe, nie są złe. Dobrze, żeby one równoległe w jak największym wymiarze też się odbywały. I w ramach tej puli środków, ja bym nie wykluczał, że coś też można będzie przeznaczyć na tego typu imprezy. Natomiast ja osobiście, i to mówię w imieniu zarządu, jesteśmy przeciwni wydatkowaniu całej puli środków na tego typu wydarzenia kulturalne, pewnie ciekawe, ale naprawdę zaadresowane do wąskiej grupy odbiorców, bo gra terenowa, w której wezmą udział tylko i wyłącznie uczniowie szkół podstawowych, a gimnazjum już nie, powiedzmy mieszkańcy już nie, to jest dość wąski zakres odbiorców. Konkurs krasomówczy organizowany w Parku Duchackim też nie najgorszy pomysł, ja się zgadzam, tylko poza grupą młodzieży obowiązkowo ściągniętą z jednej czy z drugiej szkoły i poza kilkoma osobami związanymi ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Woli Duchackiej, to tam nikogo innego nie będzie. Organizowanie imprez w grudniu w Bonarce na wysoką frekwencję ze strony mieszkańców Woli Duchackiej raczej bym tam nie liczył. Przede wszystkim będą przypadkowe osoby, które tam robią zakupy. To w mojej ocenie tak to będzie i w
naszej ocenie tak to będzie prawdopodobnie wyglądać i pewnie faktycznie rodzice tych uczniów, którzy będą tam występować. Natomiast to w ciągu roku to w większości przedszkoli i szkół odbywają się imprezy dla uczniów i ich rodziców i to po kilka takich imprez. Natomiast ta data zobowiązuje. Jest to 650-lecie istnienia Woli Lucharskiej. I naszym zdaniem powinniśmy to uświetnić taką imprezą, która będzie skierowana, jeszcze raz powtórzę, do jak największej grupy mieszkańców tej części naszej dzielnicy. Jak gdyby jak najszersza, chodzi o to, żeby jakby wiedza i zaangażowanie w te obchody była powszechna, bo taka jest idea zarządu. Pan radny Krzysztof Pesko, proszę bardzo. No już myśmy też rozmawiali w grupie razem na temat mieszkańców tej dzielnicy, prawda? To znaczy, że proszę wiedzieć, że nie mieszkają na temat obchodu. I zrobił się taki pomysł, aby jedną jednostkę, której możemy przekazać pieniądze do rozliczenia, w tym wypadku przykładowo szkołę, przekazać wszystkie środki, natomiast stworzyć grupę osób, przedstawiciele rady, 3-4 radnych, którzy z tamtego rejonu są, przedstawiciele domu kultury, tutaj państwo, prawda, przedstawiciel parafii i w gronie tych kilku, 6-7 osób opracować całą koncepcję tych wszystkich wydarzeń i wtedy się zastanowić nad podziałem. Państwo mówicie, że przyjdziecie na nagrody za takie rzeczy, które są zawsze najtrudniej do zdobycia, najtrudniejsze do zdobycia, prawda? Wtedy niejako jedna jednostka zajmuje się sprawami finansowymi, a wszystkie jednostki wokół funkcjonują w oparciu o to. Może takie rozwiązanie będzie lepsze i w tym mniejszym gronie ustalać te wszystkie wydarzenia, które w jakimś stopniu sfinansujemy, czy też w jakiś sposób te sprawy nagród są rozliczane. Także tutaj jak gdyby jest jasny i wyraźny przekaz, że nie przeznaczenie pełnej puli środków, jakby skoncentrowanie w gimnazjum 27, no to jest jednostka miejska i może być formalnym realizatorem, nie wyklucza dofinansowania w pewnym wymiarze tych propozycji zgłoszonych przez Młodzieżowy Dom Kultury i Klub Kultury Wola Starszy Dom Kultury. I tutaj faktycznie też warto, żeby tą łącznicę zaakcentować w rejonie Woli Lucharskiej Zachód, bo to też jest część Woli Lucharskiej i że też trzeba sobie jasno powiedzieć, że takie historyczne centrum Woli Lucharskiej to jest właśnie teren wokół kościoła, wokół ulicy Malborskiej i Mochnackiego szkoły. Ja mam taką prośbę, że gdyby te środki były przeznaczone dla szkoły, to zawsze to rodzi się takie problemy, że one lądują na koncie Zespołu Ekonomii i Oświaty. Czasem zasięgowały w taki sposób, że bardzo trudno jest potem je uzyskać zgodnie z tym, jak są potrzebne. Przykład. W poprzednich latach zdarzało się, że honoraria dla tych studiów wypłacaliśmy w postaci nagród. Znaczy ja pytałem, miałem pulę i pytałem, co mam kupić danemu człowiekowi za nagrodę, bo tylko w ten sposób mogłem rozliczyć pieniądze. Taka jest prośba, że prościej jest to zdecydowanie przekazać na konto Domu Kultury czy MBK-u, który ma własną księgowość i jest w stanie to bez problemu rozliczyć w postaci umowy o dzieło, umowy zlecenia, a nie w postaci kupowania, bo przykład autentyczny. Panie kierowniku, ja rozumiem, natomiast większość tych imprez plenerowych jest u nas od lat, jest organizowana przez szkoły i szkoły są realizatorami i żadnych tutaj problemów do tej pory nie było. A taka koncepcja organizacji imprez kulturalnych to już jest co najmniej kilkanaście lat. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze... Ja chciałam zwrócić uwagę, że one się nie dzielą z innymi wtedy placówkami, tylko wydają na swoje potrzeby. Natomiast ja sobie nie wyobrażam takiej możliwości jakby wykorzystania tych pieniędzy, żeby realizatorem pieniądze były na koncie innej placówki, natomiast my mielibyśmy jakąś część z tego mieć, tym bardziej, że jesteśmy samobilansującą jednostką, w związku z tym kompletnie nie widzę tutaj żadnego uzasadnienia do tego i to utrudniłoby zarówno pani dyrektor gimnazjum pracę, jak i mnie, także ja uważam, że to jest złe rozwiązanie. Pani dyrektor oczywiście ma prawo do takiego zdania. Pan przewodniczący Sarwiecki. Szanowni Państwo,
Wielka szkoda, że nie ma tutaj, nie została zaproszona, czy sama nie przyszła pani dyrektor Jemuła, ponieważ nie wiemy, jakim planem ona dysponuje. Za bardzo nie wiemy, co to znaczy, że ona będzie w dyspozycji i jak będzie w stanie współpracować. Chętnie bym usłyszał od niej, jakie jest zobowiązanie, że jest w stanie, nazwijmy to w cudzysłowie, podzielić się jako organizator z innymi jednostkami. Ja wiem, że to, co powiedział pan Maksymilian, jest bardzo ciężkie. Współpraca z ZOO, także Komisja Edukacji ma bardzo złe doświadczenia, to jest jasne. I mimo to wydaje się, że no nie ma innego wyjścia, no bo już mają, już ma gimnazjum te 8 tysięcy i teraz skomasując te środki, wydaje się, że lepiej jest, jak są skomasowane niż rozproszone. I teraz mam pytanie do pana przewodniczącego, no i potem może przegłosować tę sprawę, czy o tym, co mówił pan Krzysztof Leczko, czy moglibyśmy stworzyć koncepcję właśnie jakiegoś komitetu, w którym mielibyśmy przynajmniej od państwa, od pana Maksymiliana i od pani dyrektor, zobowiązanie, że przedstawiciele z waszych jednostek wejdą i że ten komitet będzie w stanie, wypracowawszy jakiś program, podzielić odpowiednio środki. Wiadomo, że tych środków jest bardzo mało, no bo to w końcu to jest niecałe 20 tysięcy na rok. I teraz, żeby to była pewna gwarancja tego, iż pani dyrektor gimnazjum 27, która będzie miała w dyspozycji te środki, nie potraktuje ich jako środki, które ona bez liczenia się z kimkolwiek doprowadzi do nich wydatki. Znaczy, w mojej ocenie takiej obawy nie ma. Tam oznacza impreza. Ta impreza w oparciu o szkołę jedną czy drugą była realizowana i żadnych negatywnych doświadczeń nie ma, ale przeciwnie, jak włączała się pojęcie parafia, to była naprawdę bardzo, były to bardzo udane imprezy kulturalne. Ta idea powołania takiego komitetu organizacyjnego, ja o tym rozmawiałem z księdzem prowostem i z panią dyrektor. No, ksiądz prowost jest teraz na Gdańsku, bodajże na spotkaniu kapituły. Jak wróci, na pewno dojdzie do spotkania. Na dzisiaj no, byłoby niezręcznie narzucać księdzu proboszczowi i pani dyrektor już jak gdyby skład tego komitetu organizacyjnego, ale i ksiądz proboszcz, i pani dyrektor jak gdyby no, jednoznacznie akceptują taką formułę, że będzie pewien komitet organizacyjny, w skład którego uważam powinni wejść, jeżeli nie wszyscy, to przynajmniej część radnych z terenu Woli Tuchackiej. Będzie to pewna taka też forma kontroli nad sposobem no i także i wydatkowania tych pieniędzy. Natomiast jeszcze raz podkreślę, ja chciałbym, żeby ta impreza była organizowana jak gdyby w oparciu o dwa główne podmioty, dwie instytucje, które integrują tą społeczność, czyli w oparciu o parafię i szkołę. I do tej pory ten model się sprawdzał i nic nie wskazuje na to, żeby się teraz nie sprawdził i żeby to była zła, źle zorganizowana impreza. A zaangażowanie księdza proboszcza i księdzy z Martwiostańców już naprawdę mają duże doświadczenie w organizacji tego typu imprez plenerowych, to gwarantuje w mojej ocenie i ocenie zarządu powodzenie tej koncepcji. Ale jak najbardziej uważam, że taki komitet powinien powstać i tak jak mówię, radni z Woli powinni skład tego komitetu wejść. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Tylko słowo powiedzieć, że jestem przekonany, że od lat z dużym efektem społeczność lokalną politykowską integrują również grupy, które to są i Obraka Wola, i NDK, które organizują imprezy dla mieszkańców politykowskich i nie tylko. Ja mam nadzieję, że ta impreza nie będzie się do mieszkańców Woli Tuchackiej, ale będzie impreza, która będzie zrzucała wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy. Że tym mamy też mogę w tym uczestniczyć. Dziękuję bardzo. To pan radny, proszę. Dziękuję tutaj troszkę podejście pana i zarządu do tej sprawy, dlatego że po pierwsze wydaje mi się, że rację ma i pan dyrektor, ja rozumiem, jeżeli chodzi o finansowanie. To nie jest tak, że gimnazjum, sami wiemy z poprzednich lat, jak wyglądają dofinansowania pewnych imprez, które odbywały się
w naszej dzielnicy. Dzięki współpracy z panem dyrektorem, który jest kupa, dużo rzeczy żeśmy mogli, że tak powiem, zrobić. Jeżeli chodzi o pieniądze, no to nie chyba jest tylko takie moje zdanie. Gimnazjum nie będzie miało nic tutaj do rzeczy, tylko będzie miało zero. To jest chyba tak, jak tutaj kierownictwo dnia, gdzie sprawa wyglądała. Natomiast to takie podejście tylko, że integruje, powiedzmy, jeżeli chodzi o kulturę, naszą dzielnicę, proboszcz, czyli parafia plus gimnazjum, to jest trochę nieporozumienie. Ja wiem, że organizowane są te pikniki na wojskach, są nich brałem udział jako przedstawiciel rady i tak dalej i chwała za to, ale powiedzmy sobie szczerze, że i zarówno tutaj te instytucje kultury, tutaj, które Państwo reprezentują, dużo przez ostatnie lata zrobiły dla dzielnicy. To nie chodzi tylko tutaj o 650-lecie Woli Lubackiej, ale w ogóle o imprezy, które się odbywały. Sami broniliśmy domów kultury tutaj. Miał być likwidowany i takie podejście, że tylko parafia i gimnazjum, a tutaj trzeba powołać komitety, możemy robić różnych, powołać jeszcze 10 komitetów, komitety żeśmy już mieli, żeśmy przeżyli, więc sytuacja trochę wygląda dziwnie według mnie. Nawet tutaj wydaje mi się, że podejście zarządu i pana i teraz i taka wypowiedź, że co państwo tutaj takie imprezy, to jest trochę nie za bardzo nie na miejscu. Akurat wydaje mi się, może takie jest pana zdanie, ale niektórych mieszkańców naszej dzielnicy i niektórych lat może być takie, że ta inicjatywa, którą tutaj państwo reprezentują, widzą jako powiedzmy inicjatywę dobrą, wskazaną i którą można by zrealizować w ramach obchodu 650-lecia. Dlatego proszę, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, nie określać, bo cały czas pan mówi o zarządzie. Wypowiedział się tylko z zarządu pan Krajdański. Chciałbym wiedzieć, jakie jest zdanie innych członków zarządu, jak również Komisji Kultury, które siedzą w tłumaczach, też ma jakieś dziwne, tutaj mi tłumaczy podejście do tego projektu. Może się Państwo inni wypowiedzieć. Proszę Państwa, zarząd przygotował projekt poprawki. Jest jednoznaczne stanowisko zarządu. Ja zarząd reprezentuję, ale oczywiście, jeżeli jest taka wola, to członkowie proszę, żeby mi mogło się wypowiedzieć. Ja może nie w imieniu zarządu, ale może w imieniu własnym, ale jako członek zarządu nie rozumiem tej dyskusji, tej postawy tutaj, szczególnie kolegi radnego, bo jeżeli zarząd proponuje poszerzenie obszaru albo członków, którzy coś są w stanie wnieść do programu około 650-lecia, tylko ja rozumiem, że to jest negowane, no to ja w tym momencie nie rozumiem. Ja rozumiem też wypowiedzi pani dyrektor, że placówka miejska ZEO zablokuje te środki, bo do tej pory mamy doświadczenia takie, a organizujemy w ramach dzielnicy poprzez ZEO, gdzie realizatorami są szkoły osiedlowe, do tej pory takiego problemu nie było, więc ja się głęboko w tym zastanawiam, czy to chodzi o poszerzenie obszaru działania i zwiększenie ilości członków, czy tylko chodzi o pieniądze. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? No, żeby było jasno, te propozycje, które tutaj padły ze strony jednej placówki, one nie są złe i my ich jak gdyby tutaj nie odrzucamy, natomiast nie zgadzamy się na finansowanie ich w takim wymiarze. Nie zgadzamy się na to, żeby główne obchody 650-lecia Woli Lubackiej były realizowane tylko i wyłącznie w oparciu o taki scenariusz, bo to spowoduje, że znacząca część mieszkańców Woli Lubackiej nawet nie będzie miała wiedzy o tym, że jest taka różnica. Ja chciałam powiedzieć, że Dom Kultury, obojętne czy to jest Dom skupiają znacznie więcej w sensie terytorialnym mieszkańców niż szkoła, która się znajduje w jednym miejscu. Oczywiście to było równie dobrze, bo mówimy, chcieli łączyć też szkołę 55, też jest na naszym terenie, tylko że oni chyba nie mają propozycji. Nie o to chodzi, tylko może Państwo macie takie dobre doświadczenia, jeśli chodzi o ZEO, ja nie mam. O szkoły, organizowanie imprez przez szkoły. Nie, no szkoły organizują. Tak samo organizują domy kultury, które
które są z kolei łatwiejsze w obsłudze, ponieważ mają tą swoją księgowość i rozwiniętą. Nigdy tak nie było, bo przecież odchodzili do obchody 625 lecia były w naszej dzielnicy. Szkoły, domy kultury również współpracują ze szkołami, z parafią, to wszystko było wspólne. Ja teraz myślę sobie, że ta dyskusja jest jakaś merytoryczna za bardzo, bo ani nie należy szkół wykluczać, ani domu kultury wykluczać. Pieniądze idą na daną imprezę, kwestia, która będzie rozliczał, to ja mam akurat inne zdanie niż ważne, ale nie ma co tak bardzo rzeczywiście. Ja uważam, że zero jest najgorszy pomysł, ale już jest. Którego ostatni z powodów bardzo zero nie będzie organizatorem. Ja chciałem się zorientować, ponieważ tam dyrektor jest pan Kiełkow, który jest. Tu ze strony Rady Mieszkańców Woli padła idea powołania na zmianę do komitetu organizacyjnego, gdzie weszło by wiele organizacji i ja rozumiem, że w ramach komitetu zostałby ustalony program oraz podział środków, na które zadania główne, nawet że dom kultury czy parafia, tylko które zadania, bo pewnie można niektóre zadania wspólnie robić, a nie na zasadzie wymóg. Pytanie jest teraz, czy do takiego komitetu organizacyjnego, gdzie zostanie on powiększony, ja nie wiem, czy się skończy na tych wymienionych organizacja, które to padło, czy jeszcze ktoś będzie się chciał dołączyć, czy Państwo by wchodzili do takiego komitetu organizacji? Oczywiście, że tak, no bo oczywiście, że to jest projekt ogólnowolański, że tak powiem, natomiast woli też wyjaśnienia, my od mniej więcej kwietnia zapraszamy również przedstawicieli Rady Dzielnicy do udziału w naszych spotkaniach właśnie związanych z kształtowaniem programu, jakby tutaj nie było ze strony Państwa no woli jakby uczestniczenia w tych spotkaniach. Natomiast być może, że naszym błędem było to, że na te spotkania nie zaprosiliśmy dyrekcję wszystkich szkół. To znaczy była zaproszona dyrekcja, natomiast też nie na, właściwie tylko na jednym spotkaniu byli przedstawiciele placówek oświatowych, na pozostałych już nie. Więc być może w tym sensie to był błąd, bo absolutnie nie wyobrażam sobie realizacji 650-lecia Woli Tucharskiej bez współpracy z placówkami oświatowymi, no bo naszym jakże adresatem jest przede wszystkim dzieci i młodzież, bo ta cała akcja edukacyjna będzie z pewnością kierowana głównie do nich, natomiast do osób dorosłych jakby poprzez dzieci, bo na pewno dużo łatwiej jest dotrzeć przez najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy. Ale jeżeli wola jest taka, żeby dopiero teraz ten komitet się ukonstytuował i dopiero przygotowywał program obchodów, to myślę, że jesteśmy otwarci, bo jesteśmy wbrew temu, co tutaj próbowano sugerować, jesteśmy dosyć elastyczni. Natomiast bardzo mnie dotknęła, panie przewodniczący, takie stwierdzenie pana, że jedynymi instytucjami, które integrują środowisko Woli Tucharskiej jest parafia Ojców Zmartwychwstańców i gimnazjum numer 27 na Malborskiej, bo mam nadzieję, że tak nie jest. Ale ja nie powiem jedynymi, tylko że jedynymi. Do głównych. No, ten akcent był główny. Ja chciałem tylko pani dyrektor podziękować za deklarację. Dziękuję bardzo. Pan radny Sawicki. Proszę Państwa, no jest według mnie troszeczkę taka napięta sytuacja. Mam takie wrażenie i dość nieprzyjemna, ponieważ mamy przed sobą uchwałę i słyszymy poprawkę, która cały dzień nie będzie tą uchwałę. To jest taka rzeczywistość. To jest projekt, oczywiście. Projekt uchwały, projekt poprawki. Czy my mamy jakiś nóż na gardle? Tak. Jestem. Czy nie można przesunąć o miesiąc głosowania i najpierw, żeby zebrał się ten komitet, wymyślił taki sposób, żebyśmy się, no, jakby to powiedzieć, wyszli stąd jako niepodzieleni. Bo ja rozumiem, co musi czuć pani dyrektor, pan kierownik, kiedy wypracowano koncepcję, że mają środki do realizacji i teraz słyszą, że nie.
No, dlatego chciałbym prosić, no, co to znaczy termin? No, czy gdyby to było przegłosowane, a w międzyczasie byśmy wypracowali koncepcję, która by jakoś integrowała, nazwijmy te plany obwodów, to byłoby już potem nie, bo teraz, kiedy będziemy głosować nad poprawką, no to będziemy jakby głosować przeciwko państwu, prawda? Panie, nie chodzi o to, czy się zgodzimy, czy nie. Chodzi o to, żebyśmy żadna z tych koncepcji nie zadowoli według mnie sumienia ludzi, którzy chcieliby dobrze, wiadomo, że dla wszystkich nie można, ale tak, żebyśmy mogli wynaleźć takie rozwiązanie, które byłoby satysfakcjonujące, też może takim kolorowym i przyjemnym dla państwa. Rozumie nas procedura planowania i realizacji zadań i jest termin. Powinniśmy tą uchwałę podjąć, no bo inaczej złamiemy tą procedurę i mam nadzieję, że do tego tutaj nas pan przewodniczący nie namawia. Natomiast różne organizacje, różne podmioty mogą przymierzać się, planować obchody, to jak gdyby tutaj no, Rada Dzielnicy nie uniemożliwia i nie przekreśla organizacji tych imprez i tych obchodów, no to i tych planów, no to też absolutnie ta poprawka nie jest wywiedzona w te instytucje, które pozytywną rolę odgrywają i dużo robią, ja tego nie będę mówić. Nie, czy ktoś z państwa radny wszystko? Ja może, szanowni państwo, może w podobnym tutaj ewentualnie tonie, że na posiedzeniu Komisji Kultury, które podjęło tę uchwałę, projekt uchwały, oboje państwo uczestniczyli. To była jak gdyby z nimi uzgadniana sprawa. Niekomfortowa jest może dlatego, że na dzień, na czas tejże projektu uchwały nie mieliśmy do końca szerokiego, innego spojrzenia, tych wytycznych w cudzysłowie. I stąd tej chwili ja rozumiem do państwa, że którzy ewentualnie się w tej chwili przygotowywali do realizacji zadań, mając takie kwoty zabezpieczone, no nagle w tej chwili wyjdą może, że nie dostaną nic albo małe części. A przepraszam, bo być może że to nie jest w ogóle do rzeczy, co powiem, ale czy beneficjentami, czy państwo nie mogą jak gdyby zatrzymać te pieniądze, a oni będą, że tak powiem, decydować i oni porozumienia z parafą na sobie to jak gdyby w drugą stronę. Ja chciałam się zapytać, czy porozumiem, to pan przedstawił, pan przewodniczący program, który państwo przedstawili, nie wiedzą przynajmniej, to na część tego programu, a szkoła, gimnazjum 27 ma też z tym programem. Bo nie mamy nic ani ze strony parafii, czyli właściwie nie wiadomo, czy to nie będzie tak w konsekwencji, że główne obchody jednak będą głównymi organizatorami głównych obchodów, jednak inicjatywy podejmuje jeden organ kultury, a szkoła, bo powinniśmy mieć wgląd, że tak będą wszystkich programów, żeby móc powiedzieć, z tego programu dajemy na to, z tego na to, a zarządzać pieniędzmi będzie inna. I wtedy jest wiadomo, kto może na co liczyć. No a tu na pewno zgłoszenie nie ma powołać tych komitetów. No, szanowni państwo, dlatego, że tak, że jest ale nie, ewentualnie przewodniczący, jak będzie moment odpowiedni, ja panu udzielę rok realizacji tego zadania i rocznica przypada w przyszłym roku. Także teraz jest to, że Klub Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Puchackiej, bo tak się składa, że zarówno pani dyrektor, jak i pan kierownik są członkami tego stowarzyszenia. Ja nie jestem. Ja posiadam tylko własne stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne, ale ono absolutnie w tym nie uczestniczy. Proszę mnie łączyć tutaj i nie podpisać. No to być może kiedyś pani mówiła. Nigdy też nie byłam w tym stowarzyszeniu. Ale przypadkowo jest to stowarzyszenie. Nie, jak najbardziej. Jeżeli pani nie jest, to pani nie. Natomiast teraz jest taki okres.
poszczególne stowarzyszenia, mieszkańcy, jednostki mogą planować swoje własne pomysły na organizację obchodów. No nic nie stoi na przeszkodzie i nikt tutaj z członków zarządu nie będzie im tego zabraniał. Natomiast to jest zadanie, które będzie realizowane w przyszłym roku. Teraz jest czas planowania zadania. Jest termin na podjęcie uchwały. No stąd zaczęliśmy się tematem interesować. Rozpoczęła się dyskusja. Odbyłem spotkania i rozmowy z księdzem proboszczem i z panią dyrektor. I jak gdyby, ja powiedziałem to na wstępie, w wyniku tych rozmów pojawiła się taka koncepcja. Uważam, że ona jest dobra i do tego pani, do poparcia jej państwa namawiam. Natomiast tutaj Rada będzie rozstrzygać, czy przeznaczy pieniądze na tą koncepcję, czy na inną, czy poprzecie państwo moją poprawkę, czy nie. No to jest oczywiste. Czego zostało powiedziane, ale mnie interesuje jedna sprawa. Uchwała Komisji Kultury, przepraszam, projekt uchwały Komisji Kultury, który został przygotowany i pan przewodniczący występuje tutaj z poprawką. Chciałam zapytać, kto w zasadzie był inicjatorem? Czy zarząd, pan przewodniczący wystąpił do parafii i do liceum, do gimnazjum, czy było wręcz odwrotnie? Czy te dwie instytucje były zainteresowane same? Są zainteresowane, ja jeszcze raz powtórzę. Jeszcze raz powtórzę. Ksiądz proboszcz Bartłomiejce upoważnił się, by przedstawić państwu jednoznacznie jego stanowisko, że jest zwolennikiem takiej koncepcji organizacji obchodów i że weźmie czynny udział, i to z dużym entuzjazmem powiedział, w organizowaniu obchodów 650-lecia przy kościele parafialnym. Takie jest też stanowisko pani dyrektor. I to jest moje drugie spotkanie czy rozmowa z księdzem proboszczem. Podczas pierwszego spotkania też takie stanowisko przedstawiał, że warto byłoby właśnie te obchody zorganizować przy kościele. Natomiast nie ukrywam, że w tym czasie ja jak gdy stałem się inicjatorem tej koncepcji, jeśli chodzi o zarząd, ale tutaj na zarządzie tutaj Stanisław Jaworski mnie poparł, Janusz Boski, i w sumie pan Jarosław Kajdański, no ostatecznie też. Jak się pani się tak poparli wiedzieć, to... Na kwestie właśnie takie, jak przyporządkować te, to jak gdyby to była sprawa, jak gdyby długo, że no, my po prostu nie wszyscy decydujemy o pieniądzach, prawda? Kto będzie realizatorem, to jest inna sprawa, ale ja też mam obawy, które też mówili na zarządzie, że po prostu ta placówka oświatowa, jaką jest gimnazjum, jest może być zaskoczona po prostu temu tematem. Taką kwotą do zrealizowania. A te gronowe kultury mają doświadczenie, bo nasz Wieślak ten był również jubileum portugalskiej i realizowałem tych chwilę i muszą były placówki nasze kulturalne. I ja po prostu mam taki dylemat, że zależy mi na tym, mimo że nie jestem radny z Wolnokarskiej, ale wydaje mi się, że w dwóch kadencjach dla Wolnokarskiej sporo zrobiłem, żeby ta kwota takiej wysokości została na tą imprezę, a kwestią właśnie taką podziału tych kwot, tych środków, to zostało w tej decyzji generalnej. Ale tak jak mówię, mam wątpliwości, czy to się nie zgodzi tak jak mówi praktyk, który jest klub taka wola, który to jest praktykiem do zorganizowania tych imprez, jeżeli to wrócimy do zero, to być może po prostu to będzie tylko niepełna jakościowo ta impreza.
Doskonale są na tej sali radni z Woli, którzy ten mandat sprawują nie pierwszą kadencję i doskonale pamiętają imprezy kulturalne organizowane przy parafii na Woli Duchackiej. A formalnym organizatorem, czyli realizatorem tego zadania dzielnicowego była zawsze jedna albo druga szkoła. Czy to były zadania nieudane? To oczywiście, to pani z radą drugą kadencję również są w czasach wcześniejszych. To znaczy, ja muszę sprostować u kolegi Kajdańskiego, ale trochę się myli, bo mówi, że jeżeli zostaną pieniądze przekazane do zero, to gwarantuję, że to będzie udane. Rozliczenie pieniędzy będzie przez zero, a decyzje na co i komu, ja rozumiem, że podejmie komitet organizacji. Ja rozumiem, jeśli można jeszcze raz pytanie do pana przewodniczącego, do zarządu. Jeżeli była komisja posiedzenia Komisji Kultury, na której jest obraz przewodniczący pan Walczak i pan Kajdański, pan zarządu, jak również byli państwo, czyli pani dyrektor, była sprawa omawiana, sprawa była znana, podjęli taką odmienną decyzję. Można by podchodząc do sprawy uszanować to i przyjąć projekt tej uchwały tak, jak tutaj zaopiniowała Komisja Kultury. Natomiast to, co pan mówi tutaj, że dowóz, że szkoła, wcale tego nie regulujemy. Niech proszę się włączy, niech będzie piknik, niech dyrekcja szkoły i tak dalej, ale po co wprowadzać tutaj poprawkę, która już budzi wątpliwości nawet ze względu na to, jak będą te pieniądze wykorzystane. Bo może to jest tak, że każdy może mieć różne zdanie, ale nasze zdanie w każdym razie dla tego osób jest takie, że nie zero, ale tą kulturę lepiej pieniądze wykorzystać. Więc po co taką poprawkę? Może uczestniczyć, można powoływać komitety, wychodzę do komitecie, kto będzie chciał pracować, ale jak, że tak powiem, dysponentem byłby kultury. Ja wiem, tylko że, szanowni państwo, klub kultury i młodzieżowy dom kultury, oni przedstawili pewną inną koncepcję organizacji tych obchodów. No to trudno jednostki i osoby, które są zwolennikami tej innej koncepcji, obarczać ciężarem organizacyjnym i przeznaczać środki finansowe na organizację koncepcji, no, do której jak rozumiem nie są zwolennikami. No byłoby to nierozsądne nie robić. Pan przewodniczący. Dziękuję. Szanowni państwo, ja chciałem przypomnieć, co mówiłem na początku. Komisja Kultury pochylała się w momencie, kiedy były warunki takie, jakie były. Z drugiej strony chciałem powiedzieć jedną rzecz, że o pieniądzach do podziału, to pan dyrektor Wydziału Kultury nas powiadomił. Natomiast gdyby nie nasze telefony, to w ogóle byśmy nie wiedzieli, co z tym pieniędzmi za bardzo zrobić. Poprosiliśmy panią dyrektor i pana kierownika, żeby nam pomogli w tym, co możemy zrobić, żeby te środki jakoś podzielić. Do tego wszystkiego jeszcze zaprosiliśmy też kierownika Kultury Piaskownica i zaprosiliśmy, ponieważ na Kultwanowie nie ma żadnej placówki kulturalnej, tak jak Klub Kultury czy Dom Kultury gminny, panie radny, że nie można dać pieniędzy do spółdzielni, do spółdzielczego Domu Kultury, więc zaprosiliśmy Gimnazjum 28, żeby podzielić w każdej części coś. Natomiast, proszę państwa, nie wiedzieliśmy o jednej rzeczy, że są jeszcze pieniądze na Woli Duchackiej 8 tysięcy złotych. I ta propozycja była zupełnie inaczej, bo nikt nie negował. Nie negował, żeby te pieniądze zabrać z Woli Duchackiej, tak jak tutaj rozmawiamy. Wręcz przeciwnie, zarząd przedstawił propozycję inną, o której komisja nie wiedziała, że zamiast dwa razy tam po 4900 i 4950 jest jeszcze 8 tysięcy złotych w szkole. I to jest ten problem, że zamiast 9 tysięcy, 4800 i 4850 plus może być jeszcze plus 8 tysięcy, jeżeli będzie organizatorem szkoły. Ja bym prosił o jedno, że dla mnie to jest duży dylemat.
z początku cała komisja wiedziała jedno, że to jest 650 lat się nie powtórzy, proszę Państwa. I chcieliśmy, żeby pałac zrobiły kluby. Natomiast muszę Państwu powiedzieć też jeszcze jedną rzecz, że owszem, ten program jest, ale pieniędzy w tym programie nie ma wyszczególnionych. Nie ma tak, jak Państwo dostajecie, na przykład tutaj czytamy na sesji zawsze, że jest na przykład wymiana okien, koszt 12 tysięcy złotych i tyle okien. Tu nie ma, tu jest tylko program. I to komisja próbowała jakoś te pieniądze tam policzyć, żeby to jakoś było. No nie było to też tak dopracowane do końca, natomiast prosiłbym tutaj, bo ja mam wielki dylemat. Po pierwsze, że to ja zaprosiłem Państwa do współpracy. Mam duży dylemat i proszę radnych z dzielnicy Woli. Pomóżcie nam, jak chcecie. Natomiast myślę, że chyba wszyscy jesteśmy przekonani, że te pieniądze mają zostać na części tej Wola Duchacka. I właśnie na te obchody. Chyba tu nie ma żadnego problemu. Prawda? Że chcemy nie tyle te 4800, 4850, ale chcemy jeszcze te 8000. Żeby było to jeszcze więcej. I żeby taka impreza powstała, oczywiście te imprezy mogą być podzielone, mogą być imprezy towarzyszące, to już jest druga rzecz. Ale Państwo z Woli, pomóżcie nam, bo jak powiem, że wiedzą, że za taka impreza na tym planie, to będę wiedział, co z tym tam zrobić. Natomiast tu jest mi trudno. To 2 lata temu była rocznica Kurbanowa. Znaczy, bo tak jest, a faktycznie na Kurbanowie co roku jest duża impreza, natomiast Wola niech taką imprezę ma przynajmniej z okazji 650-lecia. Może tak. Przewodniczący tutaj przedstawił tak naprawdę tą kwestię poprawki, jak miała ona przyjąć, bo to słyszę z nami do tej pory, to tutaj głosy też mam, tak wyglądało, że niektórzy, którzy spośród nas, którzy jesteśmy radnymi z Woli, braliśmy udział w dyskusji wcześniej, więc już wiedzieliśmy, o czym rozmawiamy, więc może nasz błąd tutaj przewodniczącego, że nie usłyszeliśmy tej kwestii poprawki. Natomiast faktycznie zrodziła się ta koncepcja wśród radnych z Woli, żeby wspólnie się włączyć w to. Nam zależy na tym, żeby również radni włączyli się w przygotowanie tych wydarzeń przez 50-lecie. Jak najbardziej nam zależy na tym, żeby to nie było jednodniowa impreza, tylko żeby to był cykl wydarzeń, ale z kumulacją na jednym wydarzeniu. Tak jak mamy wydarzenie na Kurbanowie, gdzie całe miasto wie o tym i na końcu są sztuczne ognie, które ludzie przyjeżdżają oglądać. Tak chcielibyśmy przynajmniej raz zorganizować imprezę, a może inaczej, pierwszy raz zorganizować imprezę od kilku lat, na którą też moglibyśmy zaprosić mieszkańców Krakowa, żeby to było bardziej publicznie i dostojnie. Natomiast te imprezy towarzyszące, żeby trwały, tak jak Państwo zaproponowali, od kwietnia do grudnia, to można wszystko rozpisać, ale zróbmy to po prostu w jednym miejscu, miejmy środki finansowe, zbierzmy się razem, dogadajmy szczegóły, ustalmy program i zacznijmy to realizować, bo już jest listopad. Więc zatwierdźmy wreszcie te kwestie finansowe. Ja wnoszę wniosek formalny, żebyśmy przeszli do głosowania tych poprawek. Wniosek formalny to głos za i głos przeciw. Czyli głos za wnioskiem, przeciw. Przeciw wnioskowi. Tak, ponieważ uważam, że jeszcze powinna zostać wyjaśniona jedna kwestia. Zatwierdzę przeciwko temu, który mianowicie myśmy te pieniądze, 8 tysięcy, które szkoła dostała, to są priorytetowe pieniądze, prawda? Na działalność kulturalną szkoły. Na organizację tej imprezy. Którą latem rozumiem, to chodzi o te biegnie godziny. No ale jaka jest gwarancja, że oni że te 8 tysięcy wejdzie te pieniądze z okazji obchodu. Czy po prostu my chcemy nazwać to, co zrobi szkoła obchodami, tak? Bo oni dostali, no to szkoła dostała 8 tysięcy, no to jest zaplanowane. A te pieniądze są dodatkowymi pieniędzmi dla rodziców, dla Woli. Z okazji 650-lecia, no to nie ma problemu, żeby część tych pieniędzy obsługiwały domy kultury, a te pieniądze, co dostała szkoła, żeby była szkoła, też pod hasłem 650-lecia. No ale to jest ten temat, który Panie Przewodniczący.
socja, ale to tak wygląda. Tak, ale dobre, to, ja udzieliłem pani głos w trybie przeciwko wnioskowi formalnym. Pan wniosek formalny poddaję go pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Przejście do głosowania. To jest za wnioskiem formalnym. 13. To jest przeciw tej dyskusji. Dwie, trzy osoby. Kto się wstrzymał? Trzy. Dobrze. Jeszcze przed głosowaniem odczytam państwu treść poprawki, żeby każdy miał jasność. No zgoda, no to wszyscy zajęliśmy się dyskusją, bo przedstawiałem ideę, bo taka jest idea. Natomiast oczywiście też planowałem państwu przeczytać treść poprawki. To jest oczywiście. Poprawka zarządu do projektu uchwały w sprawie zadania powierzonego lokalne wydarzenia kulturalne na rok 2014. Jest to poprawka zarządu, nie tylko następująca treść. Skreśla się zadanie 1. Dofinansowanie obchodów 650-lecia Woli Lubaskiej Osiedlowy Ośrodek Kultury Wola Lubaska oraz zadanie 2. Dofinansowanie obchodów 650-lecia Woli Lubaskiej pauzy MDK imienia Gałczyńskiego. A w ich miejsce wprowadza się nowe zadanie. Obchody 650-lecia Woli Lubaskiej, organizacja imprezy plenerowej, gimnazjum nr 27, kwota 9850 zł. Numeracja pozostałych zadań ulega przesunięciu. Czyli zadanie 2. 13. Dzielnicowy Festiwal Kulturalny Szkół, gimnazjum nr 28, otrzymuje brzmienie Festiwal Kulturalny Szkół, Smaki Życia, gimnazjum nr 28, kwota pozostaje bez zmian. To drugie zdanie związane jest z tym, że jakby tutaj zmienia się pewna formuła, głównie na skutek wniosku płynących od dyrektorów szkół tego festiwalu kulturalnego. Będzie jakaś taka pewna nowa formuła zaproponowana przez dyrekcję gimnazjum 28, stąd ta nazwa Smaki Życia. Pewne dopełnienie. W takim razie, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania z numeracja pozostała w zadaniu nr 28. Poprawka nie dotyczy trzeciego punktu Dignik Dobrze, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez zarząd, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 4. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Tym samym poprawka została przyjęta i przechodzimy do głosowania w całości projektu uchwały nr 108-13 wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 4. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Tym samym uchwała została podjęta.